Benjamin Franklin, jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, napisał kiedyś w liście, że na świecie niczego nie można być pewnym poza śmiercią i podatkami. Dzisiaj, 230 lat później, można byłoby dodać do tego zdania jeszcze jedną pewną rzecz, mianowicie, że co drugi artykuł, film i praca naukowa dotycząca podatków będą zawierać gdzieś ten cytat. I ten film nie jest wyjątkiem. Dzisiaj gadamy o podatkach. Według badania CBOS z 2016 roku Polacy w miażdżącej większości zgadzają się co do tego, że podatki należy płacić, no bo to właśnie z nich finansowane są ważne cele i potrzeby społeczne. Ochrona zdrowia, infrastruktura, bezpieczeństwo, edukacja itd. Zdecydowana większość z nas potępia też uchylanie się od płacenia podatków. Zachowanie takie postrzegamy raczej jako formę okradania współobywateli niż jako wyraz życiowej zaradności. Surowo oceniamy pracodawców, którzy zatrudniają ludzi na czarno, ale bardziej łaskawie pracowników, którzy godzą się na taką pracę. W Polsce około 8-12% pracowników otrzymuje część wynagrodzenia pod stołem, co przynosi co roku straty około 17 miliardów złotych. Wszyscy, niemal jak jeden mąż, narzekamy jednak na to, że podatki są zbyt wysokie w stosunku do tego, co państwo nam oferuje. Nic więc dziwnego, że wszelkie propozycje obniżenia podatków trafiają na podatny grunt, ale jeśli przyjrzeć się danym, to okaże się, że nasze podatki w porównaniu z krajami naszego regionu, czy w ogóle Europy, są takie przeciętne, a pod pewnymi względami nawet dość niskie. Prostą miarą, która pozwala porównywać obciążenia podatkowe pomiędzy krajami, jest tak zwany Dzień Wolności Podatkowej. To jest dzień, w którym symbolicznie oczywiście obywatele danego kraju przestają spłacać wydatki rządów i zaczynają pracować na siebie. Oblicza się go jako stosunek wydatków rządowych do PKB. Tak obliczany Dzień Wolności Podatkowej może być jednak w kontekście podatków trochę mylący, ponieważ rządy mogą finansować różne swoje przedsięwzięcia z kasy innej niż podatki. To mogą być dywidendy, sprzedaż majątku państwowego, kasa z Unii Europejskiej itd. Więc, żeby było precyzyjniej, możemy sobie policzyć, ile czasu w każdym kraju trwa spłacenie wszystkich przychodów podatkowych. Ten dzień wypada w Polsce 28 marca, w większości krajów Europy gdzieś w kwietniu, a najpóźniej, bo 26 czerwca, w Danii. Ważną miarą, która informuje nas o tym, jak duże są obciążenia związane z pracą, jest klin podatkowy. Klin podatkowy to jest różnica między całkowitym kosztem zatrudnienia a kwotą, którą pracownik otrzymuje na rękę. W 2022 roku polski klin podatkowy dla singla zarabiającego 67% średniego wynagrodzenia obniżył się i wyniósł 31,3%, co było piątym najniższym wynikiem w Unii Europejskiej. Nasz system podatkowy jest mało progresywny w porównaniu, zwłaszcza do państw zachodniej Europy. Wynika to m.in. z małej liczby progów podatkowych w PIT. Mamy ich tylko 2, a na przykład Niemcy czy Francja 5. Jeśli idzie o ekonomiczne parametry, no to podatki powiedzmy, że stawiają nas gdzieś w środku europejskiej tabeli, ale jest jedna rzecz, która nas wyróżnia. Polska jest krajem dość dużych nierówności dochodowych. Jeśli weźmiemy sobie dochody najbogatszych 10% osób, to będą one stanowić prawie 38% całkowitych dochodów polskiego społeczeństwa, podczas gdy dochody biedniejszej połowy ludzi będą stanowić około 20% całości. Czyli bogaci się bogacą, a biedni ubożeją. Dlaczego w ogóle to jest ważne? Badania z ostatnich lat dowodzą, że tam, gdzie wzrost gospodarczy idzie w parze ze wzrostem nierówności dochodowych, społeczeństwa są mniej szczęśliwe. Sugeruje to, że poza tym, jak osiągać coraz większy wzrost ekonomiczny, może warto też zastanowić się nad tym, jak sprawić, by owoce tego wzrostu nie kumulowały się tylko w rękach nielicznych, najbogatszych. I w takim ujęciu podatki mogą być narzędziem redukowania nierówności. Tak jak bardzo uprościłoby to całą sprawę i ten film, tak niestety nie ma odpowiedzi na to, jaki system podatkowy jest najlepszy. Nasz pogląd na to, jak system podatkowy powinien wyglądać, będzie powiązany z tym, jak widzimy na przykład rolę państwa w gospodarce. Poglądy te mogą się plasować na szerokim spektrum, ale generalizując, im bardziej w prawo, tym bardziej będzie nas przekonywać taki pogląd, że wolni ludzie powinni móc działać na wolnym rynku w sposób jak najmniej ograniczony. Więc państwo powinno spełniać jakieś najważniejsze, nieodzowne funkcje, ale generalnie im mniej tego państwa jest, tym lepiej. Wtedy przekonywać nas będzie pogląd, że podatki powinno się raczej zmniejszać, a regulacje ograniczać. Im bardziej w lewo, tym bardziej będziemy otwarci na to, by rola państwa była większa i by chroniło ono prawa pracowników, konsumentów, było aktywne na rynku pracy oraz by wpływy z podatków były wykorzystywane w taki sposób, by na przykład niwelować nierówności społeczne i by tworzyć taką sieć wsparcia, z której obywatele mogą korzystać. Taką siecią mogą być sprawna ochrona zdrowia, dostępne żłobki, przedszkola, szkoły czy jakieś
programy socjalne, które celują w pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej. No i w tym wypadku będziemy pewnie bardziej za tym, żeby wzmacniać progresywność i taką moc redystrybucyjną systemu podatkowego. Niezależnie od tego, czy podatki będą wysokie czy niskie, jeśli mamy je płacić, to byłoby fajnie, gdybyśmy wierzyli w to, że kasa z nich będzie wykorzystywana dobrze. A tak niestety nie jest. 90% z nas uważa, że pieniądze trafiające do budżetu wydawane są nieracjonalnie. Większość z nas nie ma zaufania ani do partii politycznych, ani do Sejmu i Senatu, ani do rządu. Jesteśmy generalnie bardzo nieufnym społeczeństwem. Nie ufamy nawet sobie nawzajem. Ponad 3/4 z nas uważa, że w stosunkach z innymi trzeba być bardzo ostrożnym. Więc może rzeczy, które są pewne w życiu, to nie jest tylko śmierć i podatki, oraz fakt, że każdy film o podatkach będzie zawierać ten cytat, ale też to, że w kwestii podatków nigdy nie uda się wszystkich pogodzić. Co nie znaczy, że nie warto próbować.